Szanowni Państwo, dzisiaj o głośnych, ale mało obecnych w mediach publicznych protestach rolników w Holandii. O co chodzi? Dlaczego tak dużo rolników wyjechało na holenderskie ulice? Dlaczego brakuje w sklepach żywności? No i generalnie dlaczego? Protest rolników w Holandii ma charakter ogólnokrajowy, dlatego że rząd holenderski zaproponował konkretne rozwiązania w postaci obniżenia emisji zanieczyszczeń do 2030 roku. I wygląda to tak, że chodzi oczywiście głównie o azot i amoniak i w skali kraju to ma być 50%, natomiast na terenach naturalnych ma to być aż 70%. Co to oznacza? To oznacza, że rolnicy będą musieli spełnić bardzo restrykcyjne normy. To nie są normy, które wynikają z prawa Unii Europejskiej, to są normy, które mają wynikać z prawa krajowego holenderskiego. Tylko że to wszystko jest tylko i wyłącznie pretekstem, bo jak Państwo sobie dokładnie prześledzicie sytuację w Holandii i czego to tak naprawdę dotyczy, to okazuje się, że globalne ocieplenie, zmiany klimatu, ochrona środowiska, ochrona naturalnej przyrody są tylko i wyłącznie pretekstem do tego, aby wywłaszczyć rolników holenderskich z ich własnej ziemi. Jak Państwo doskonale wiecie, Holandia nie jest dużym państwem, a ma teraz gigantyczny problem z kryzysem migracyjnym, ma problem z dostępem do ziemi. I jak doskonale Państwo wiecie, rolnicy są dysponentami tej ziemi. Więc rząd holenderski wpadł na taki pomysł, aby tych rolników wywłaszczyć z ich własnej ziemi. Bo jak prześledzicie Państwo sytuację w Holandii, wygląda to dzisiaj tak, że są trzy rozwiązania. To znaczy, rolnik może sprzedać tą ziemię, którą ma i po prostu rozpocząć jakąś inną działalność. Może uzyskać odszkodowanie od państwa za wywłaszczenie, za zrezygnowanie z działalności rolnej. I on uzyska to odszkodowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, w której złoży oświadczenie, że już nigdy więcej w życiu nie będzie zajmował się działalnością rolną. No i trzecie wyjście to jest po prostu dostosowanie się do tych wymagań, do tych norm i kontynuowanie działalności, no co jest, szczerze powiedziawszy, niezwykle trudne i właściwie niemożliwe. To znaczy, jeśli ma się hodowlę zwierząt, prowadzi się chów zwierząt, no to okazuje się, że trzeba tą produkcję zmniejszyć o 30, 40, 50%, żeby spełnić te normy, które narzuca tutaj holenderski rząd rolnikom. Holandia jest generalnie bardzo ciekawym przykładem, dlatego że mało kto o tym wie, ale Holandia jest drugim największym eksporterem żywności na świecie po Stanach Zjednoczonych. Holandia ma bardzo dużą wydajność, jeśli chodzi o produkcję rolną. Holandia to jest państwo, które ma bardzo dobrze rozbudowaną oświatę agrarną, oświatę rolniczą. Tam jest bardzo, bardzo, bardzo zaawansowana badania nad wydajnością rolnictwa, dochodowością i tak dalej, i tak dalej. O tym się mało mówi. No i Holandia ma też dobre naturalne warunki, tak? Czy łagodny klimat dla uprawy. Ma też bardzo rozbudowany system szklarniowy. Ma przecież własny gaz, którym może ogrzewać te szklarnie i tak dalej, i tak dalej. Jak prześledzicie Państwo bardziej szczegółowo to rolnictwo holenderskie, no to dostrzeżecie, że to jest naprawdę świetnie, dobrze i świetnie funkcjonująca branża holenderskiej gospodarki. Co ma z tym wspólnego Unia Europejska i jak to może się też tutaj przenieść na ten nasz krajową sytuację? Chcę zaznaczyć, że w Holandii protestują wszyscy rolnicy. Tam wyjechało na ulicę ponad 40 tysięcy rolników, gdzie rolników w Holandii jest około 50 tysięcy. To znaczy wszyscy rolnicy protestują. Tam jest bardzo duża solidarność. Co więcej, popiera to również holenderskie społeczeństwo. No i dzisiaj możecie Państwo zobaczyć też na zdjęciach, że brak bieżących dostaw żywności, surowców żywnościowych powoduje, że w ciągu kilku dni zaczyna ich brakować na półkach sklepowych. No i właśnie tym się kończy ograniczanie produkcji rolnej, tym się kończy negatywne działanie na rzecz krajowego rolnictwa. Z perspektywy Unii Europejskiej wygląda to tak, że jak Państwo doskonale wiecie, Frans Timmermans jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną Unii, między innymi za Europejski Zielony Ład, również w rolnictwie. Unia Europejska nie nakłada aż tak restrykcyjnych norm, jak teraz to zaproponował rząd holenderski, natomiast tak czy inaczej zmierza to w tym samym kierunku. Bo jeszcze jakiś czas temu
W Holandii zakazywano tylko i wyłącznie ferm zwierząt futerkowych, tak? Zakazano hodowli norek, natomiast dzisiaj wygląda to tak, że zakazuje się konkretnych kolejnych branż, będzie się zakazywało, bo to jest taki stopniowy proces, który po prostu następuje, który po prostu się dzieje. I dzisiaj na szczęście dostrzegają to nie tylko holenderscy rolnicy, ale dostrzegają to rolnicy w całej Unii Europejskiej, że zgoda na likwidację jednej branży rolnej powoduje, że za jakiś czas rządy krajowe, ale też Bruksela będzie przychodziła po kolejne branże, które będzie chciała zlikwidować. Europejski Zielony Ład w rolnictwie, w Unii Europejskiej, no to jak Państwo doskonale wiecie, to są absurdalne pomysły wprowadzania ograniczania środków ochrony roślin, ograniczenia stosowania nawozów, ograniczania leków dla zwierząt, wprowadzenia 25% rolnictwa ekologicznego. W sytuacji Polski, gdzie my mamy rolnictwo ekologiczne na poziomie 3%, nie jest możliwe, żebyśmy do 2030 roku przeprowadzili taką zmianę, że 25% rolnictwa w Polsce będzie rolnictwem ekologicznym. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Bo polskich konsumentów nie stać na ekologiczną żywność. I nie da się tego zrobić sztucznie, nie da się tego przeprowadzić, bo nie będzie konsumentów na taką żywność. Podaż żywności będzie ekologicznej będzie za duża, niż tego oczekuje rynek. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy importować tą żywność spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma żadnych norm, gdzie nie ma żadnych wymagań, gdzie można stosować każdego rodzaju środki ochrony roślin, gdzie nikt nie będzie mierzył rozmiaru klatki dla świni, dla krowy, dla norki czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Po prostu będzie tutaj niekontrolowany napływ żywności. To, o czym chciałabym jeszcze powiedzieć, bo o tym też się mało mówi, a warto podkreślić, bo mamy już teraz właściwie dowody na to, że chociażby jeśli chodzi o politykę energetyczną, działo się tak, że stały konkretne grupy lobbingowe finansowane ze strony Kremla, których zadaniem było ograniczenie wydobycia surowców właśnie w Unii Europejskiej na rzecz uzależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji. I nie ma co się oszukiwać, że również dzisiaj różne podmioty, koncerny międzynarodowe, państwa mają interes w tym, żeby konkretne branże tutaj w Unii Europejskiej, czy w Europie, czy w Polsce po prostu likwidować i uzależniać od importu czy to żywności, czy chociażby tutaj w przypadku surowców energetycznych spoza Unii Europejskiej i stracić tą niezależność żywnościową, stracić właśnie bezpieczeństwo żywnościowe i tym bardziej powinniśmy tutaj jako państwo, ale też polski rząd powinien być przede wszystkim bardzo asertywny w tych wszystkich absurdalnych pomysłach, które idą ze strony Brukseli, bo one najczęściej mają bardzo mało wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, ale trzeba też pamiętać o tym, że no bezpieczeństwo żywnościowe, jak pokazała teraz wojna na Ukrainie, jest jednym z najważniejszych strategicznych elementów bezpieczeństwa narodowego i zadaniem polskiego rządu jest o nie zabiegać, o nie się troszczyć i jak trzeba, to również je wspierać. Ja bardzo szczerze kibicuję holenderskim rolnikom. Mam nadzieję, że uda im się wywalczyć swój interes. Mam nadzieję, że będzie to również pewnym sygnałem dla europejskich rolników, że muszą się organizować, że muszą się samoorganizować, że muszą wpływać również w taki sposób na politykę państw europejskich. Zaskakujące jest to, że w Holandii i holenderski rząd, który upominał Polskę, jeśli chodzi o praworządność, dzisiaj sam strzela do swoich protestujących rolników. No to są właśnie standardy państw europejskich. Także mam nadzieję, że uda się wywalczyć holenderskim rolnikom wolność produkcji rolnej, że będą mogli dalej produkować w swoich gospodarstwach rolnych i że to będzie dobry sygnał i że to będzie sygnał dla europejskich rolników, że taka presja, taka forma walki o własny interes po prostu będzie przynosiła efekty na poziomie krajowym, ale również na poziomie Unii Europejskiej. Jeśli będą jakieś pytania, ja chętnie odpowiem. W komentarzach bardzo zachęcam, żeby je zadawać. Jeśli będzie taka potrzeba, to również uzupełnię te wypowiedzi. No i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem.